Dzień dobry, witam Was bardzo cieplutko. Dzisiaj jesteśmy na zewnątrz, ponieważ mamy bardzo piękną pogodę, jak widać. I co chciałam powiedzieć, szliśmy, ubraliśmy się po Amelię, biegliśmy, to znaczy biegliśmy. No już wyszliśmy z mieszkania, żeby odebrać dziecko ze szkoły, ale dziadziu zadzwonił, że jest pod szkołą i że ją odbierze. No to my po prostu, że już byłyśmy ubrane, to po prostu idziemy do parku. Mi się wydaje, że już codziennością będzie chyba park w naszym filmiku. Ale wydziwiasz, wiesz? Idziesz po liściach, tak? Zobaczcie, jakie drzewo tutaj jest, pomarańczy, tutaj są granaty, a zobaczcie, tutaj to są mandarynki, jakie piękne, ogromne jest to drzewo. Zobaczcie, ile pomarańczy zebrałam, normalnie całą reklamówkę. Ale próbowałam otworzyć je, obrać i powiem Wam, że jest nieziemski zapach, jaki wychodzi z tych pomarańczy. Zobaczymy, czy są dojrzałe. Jeżeli nie są dojrzałe, to po prostu ususzę je, pokroję plasterki, ususzę na kompot, na sok. Na kompot też może być. Cześć, witam się z Wami w kolejnym moim filmiku, w kolejnym moim dniu, w którym nagrywam już teraz w sumie od 10 dni nagrywam filmiki. Dzisiaj jest już ostatni dzień, gdzie nagrywałam codziennie. Dwa razy zdarzyło mi się, że tego filmu, że filmu w piątek i praktycznie chyba w czwartek nie dałam filmików, za co bardzo przepraszam. Ale nie dałam tych filmików, ponieważ w czwartek byłam tak niezmiernie obciążona pracą i tutaj obowiązkami, które na co dzień mnie spotykają, że po prostu nie miałam zbytnio czasu, żeby usiąść do tej kamery i żeby troszeczkę do Was porozmawiać. Natomiast w piątek, gdy zaczęłam filmować i zaczęłam już praktycznie pracować nad głosem tego filmu, przyszli do mnie goście, niespodziewani goście, także też musiałam przerwać moją pracę, jeśli chodzi tutaj o nagrywanie na YouTube'a dla Was. Więc to były dwa takie dni, gdzie nie mogłam, nie miałam możliwości nagrać dla Was filmiku. Natomiast te kolejne dni, mam nadzieję, że wszystkie filmiki się spodobały. Troszeczkę były o gotowaniu, troszeczkę były takie o naszym codziennym życiu, jakie my tutaj mamy w codzienności. I chciałam Wam powiedzieć, że od wczoraj praktycznie nie wychodzimy z domu, ponieważ w Izmirze jest bardzo duża wichura. Bardzo duże są trąby, tutaj też pokazywali nie tylko w Izmirze, lecz cała Turcja. Bana geliyor. Bana geliyor. Pokazywali nawet w wiadomościach, że nasze morze, które tutaj mamy blisko nas, nawet wylało po prostu trochę na brzeg. Jeśli chodzi tutaj o nieszczęścia, jeśli chodzi tutaj o takie bardziej straty, no to są straty jak najbardziej. Nie powiem, że nie. No i dzisiaj od 8 godziny rano straszyli tym, że będzie bardzo wiecznie, bardzo silny wiatr, będzie to
jak się nie mylę, 125 km na 130 km na godzinę. Wczoraj był taki wiatr, natomiast dzisiaj ten wiatr miał być taki bardziej silny. Także też nie wychodziliśmy, też krążyły tutaj alarmy, też wszędzie w całym internecie mówili, żeby kobiety z dziećmi nie wychodziły na zewnątrz, kobiety w ciąży, żeby nie wychodzili na zewnątrz, starsze osoby albo ludzie niepełnosprawni, żeby po prostu wszyscy zostali w domach, kto tylko może, żeby nie wychodzić. No i tak zastanawiałam się też, czy Amelię puścić do szkoły, bo jednak jeśli jednak idzie do tej szkoły, no to nie wiadomo, co to będzie. Szkoła jest nowa, jest to nowo wybudowane, nowe budownictwo, także tam nic by się nie stało. Ale no jednak człowiek się martwi, tak? No i nie wiedziałam, czy ją po prostu puścić do szkoły, czy nie, ale tak patrzyłam później na chmury, no i faktycznie tych chmur tak nie było za bardzo. Niebo było takie w miarę przejrzyste i też dzisiaj miała egzamin z tureckiego, także musiała też iść do szkoły, nie mogłam jej zostawić w domu. No i powiem Wam, że poszła, no troszeczkę się bałam o to, jak będzie sytuacja, może faktycznie jeżeli by było bardzo źle, no to po prostu ze szkoły byśmy ją jakoś w jakiś sposób wzięli. Ale powiem Wam, że dzisiaj było bardziej łagodniej, mniej drastyczny ten wiatr niż wczoraj. Także przeszliśmy to jakoś. No i jeszcze jutro taki dzień ma być. No ja też nigdzie nie wychodziłam z dziećmi, siedziałam z Elą w domciu, siedziałyśmy razem. A dzisiaj rano, co było jeszcze, o 7 rano mieliśmy trzęsienie ziemi, 5. I to były dwa pod rząd, bo jedno było 5,3, a drugie było 4,1. To też nas troszeczkę wystraszyło, co to się w ogóle dzieje, łącznie z tymi wichurami, łącznie z tym trzęsieniem ziemi. No ale wszystko to przeszliśmy bez żadnych strat. Widziałam wczoraj bardzo duże straty, na przykład w Istanbul, dachy różne połamane, albo różnego rodzaju reklamy pospadały, no strasznie dużo było zniszczeń. Mam nadzieję, że te wichury po prostu się już skończą, że ich nie będzie i że nie dotrą do Was. Nie rozprzestrzenią się nigdy na całym świecie. Troszeczkę Wam tutaj zasmuciłam Was chyba, ale no taka jest rzeczywistość, takie jest życie, takie mamy tutaj sytuacje normalne, to jest, mi się wydaje. No i co chciałam Wam powiedzieć teraz, że chciałam Wam powiedzieć troszeczkę o tym moim tureckim kanale, ponieważ czasami pytacie się mnie, co to jest za kanał, bo czasami widzicie również na tym kanale, na YouTubie ten sam filmik, ale w wersji tureckiej i nie z moim głosem. I o co tutaj chodzi? To już Wam chciałam powiedzieć. Bo te osoby, które mnie nie oglądały wcześniej, no to po prostu teraz wyjaśnię, że to jest mój drugi kanał na YouTubie o gotowaniu i jest w wersji tureckiej. Jeśli chodzi tutaj o mój kanał turecki, o nasz kanał turecki, ponieważ ja go prowadzę tutaj z moją szwagierką, także my prowadzimy go razem i w wersji tureckiej, że jest w wersji tureckiej, a to nie jest mój głos, czy to jest po prostu, czy ja od kogoś odkupuję te przepisy, czy po prostu jak to wszystko wygląda, czy może jest jakaś firma, która mi udostępnia swoje filmiki i ja po prostu wklejam na swój kanał. Nie, kochani, to tak nie jest. Ja mam swój drugi kanał turecki, prowadzę go ze swoją szwagierką. Na tureckim kanale mamy wszystko w języku tureckim. Starałam się tam dodać napisy po polsku i po angielsku, trochę mi to nie wyszło, ale jeszcze będę nad tym pracowała. A z tego względu, że w tym miesiącu chciałam dawać filmiki codziennie, to po prostu nie miałam zbytnio czasu, żeby tak z tymi napisami tutaj się, nie wiem, rozszerzyć, poszerzyć swoją wiedzę. Natomiast teraz mi się wydaje, no po prostu będę pracowała nad tym, aby te napisy chociażby nawet po angielsku były. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Nie obiecuję, czy to będzie w tym tygodniu, czy w przyszłym tygodniu, ale na pewno coś tam będę z tym kombinowała.
A jeśli chodzi o nasze dalsze, naszą dalszą pracę, jaka tutaj, jaką wykonujemy, to jak najbardziej mi się wydaje, że będzie, ponieważ kanał już rośnie, bardzo fajnie nam rośnie. Nawet nie spodziewałam się, że tak fajnie będzie rosło. Wy też bardzo ciekawi jesteście tureckich przepisów, za co bardzo dziękuję, za co nas oglądacie. Robicie też, nie wiem, dajecie różne komentarze. To jest bardzo fajne, to znaczy, że interesuje Was kuchnia turecka. Ogólnie tu kuchnia turecka jest bardzo dobra. Tylko po prostu czasami trzeba ją dobrze przygotować i mam nadzieję, że u nas tutaj, że staramy się Wam przekazać te tureckie przepisy w taki w miarę jak najbardziej prosty sposób. Czasami przepisy są takie, no raczej chyba wszystkie przepisy są takie bardziej proste. Staramy się, żeby były one proste, żeby nie były jakieś tam zbytnio skomplikowane. No na takiej zasadzie. Później może troszeczkę więcej będziemy pokazywały takich tureckich stołów, można tak powiedzieć. Także jestem z bratową, jestem ze szwagierką, pracujemy razem, wszystkie pomysły robimy razem, wszystko ze sobą rozmawiamy, nie mieszkamy blisko siebie, ale często, bardzo często się spotykamy, żeby prowadzić ten kanał kulinarny w wersji tureckiej, po turecku. Jeśli tutaj chodzi o na przykład, nie wiem, dzień wolny mojej szwagierki, bo ona też pracuje, jeśli chodzi o dzień wolny, no to ona przychodzi po prostu do mnie i u mnie to wszystko przygotowujemy. Czasami nie ma czasu, no to po prostu ja przygotowuję sama, a te filmiki po prostu wymieniamy się później tymi filmikami. Obydwie nagrywamy, obydwie filmujemy, obydwie gotujemy, komentujemy i tak dalej. No wszystko jest po prostu razem, nie to, że ja sobie coś tam w głowie wymyśliłam i po prostu sobie zrobię sama, bo chcemy razem współpracować, no i na razie, jak na razie ta współpraca nam się opłaca. To znaczy opłaca, no widać, że są tej pracy efekty. I mam nadzieję, że te efekty będą jeszcze więcej. Także chciałam Was troszeczkę tutaj tak jakby uspokoić troszkę o tym drugim kanale kulinarnym w wersji w języku tureckim. I teraz już przechodzimy do grudnia. Myślałam też o tym, aby robić takie vlogery grudniowe, vlogi grudniowe, ale powiem, że będzie mi bardzo ciężko przez cały grudzień, ponieważ tutaj, jak wiadomo, w Turcji ludzie nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia. Tutaj, jeżeli chodzi o takie święto, no to chyba taki bardziej Sylwester jest tutaj obchodzony hucznie, z choinkami i tak dalej. No my według swojej, jeśli chodzi o nas, no to oczywiście jako rodzina po prostu taki będziemy Wigilię na pewno będziemy robić. Czasami będę się starać, jeżeli będę widziała taką, nie wiem, może jeżeli będę widziała taką bardziej dekorację pod święta, no to na pewno będę się starała, żeby Wam to pokazać. Aczkolwiek wczoraj wyszłam do sklepu wieczorem, ponieważ szłam po mleko i powiem Wam, że u jednych ludzi, gdzie teraz weszła w Turcji moda nie zamykania firanek, że po prostu te firanki są bardziej tak otwarte i no widać wszystko, co jest po prostu w domu. I rzuciło mi się w oczy choinka. Choinka świecąca już jest na full wyposażona, cała stoi sobie w kącie przy oknie. I to po prostu chciałam nagrać, ale sobie pomyślałam, że chyba nie będzie fajnie, żeby komuś tutaj z telefonem, z aparatem wchodzić do okna i nagrywać choinkę. Także no są już takie momenty, tak naprawdę już się zdziwiłam, że jeszcze jest listopad i ten grudzień się nie zaczął, a tutaj już my mamy ubraną, w zupełności ubraną choinkę. No, nie wiem, a może to nie byli Turcy, a może to byli chrześcijanie, a może po prostu muzułmanie, a też lubią choinki. No różne są sytuacje, różne są zdarzenia, różne są tutaj obchody, nie obchody. Ciężko powiedzieć, o co tutaj chodzi. Teraz chciałam powiedzieć, że te filmiki będą tak bardziej rzadziej. Będę się starała dawać filmiki co drugi dzień, także spokojnie będziecie mogli też oglądać co drugi dzień filmiki. Jeżeli naprawdę będę, nie wiem, czasami może się zdarzyć, że będę dawała codziennie, ale tego nie obiecuję. Czasami może się zdarzyć, że będę dawała filmiki co trzy dni,
Tego też nie obiecuję. Ogólnie 3 razy w tygodniu, tak jak dawałam wcześniej, tak myślę, że będę dawała. No i tyle. No i zaczynamy. Dzisiaj są Andrzejki. No nie wiem, jak u Was, czy świętujecie Andrzejki, czy nie świętujecie. My chyba raczej bardziej tak będziemy spokojniej przy jakimś tam, nie wiem, serialu, przy herbatce siedzieć i świętować. Nie jesteśmy za świętowaniem tutaj Andrzejków, czy nie wiem. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wszystkim Andrzejom życzę wszystkiego dobrego dzisiaj w dniu ich imienin i dużo zdrówka Wam życzę i do zobaczenia w kolejnym moim filmiku, czyli już będzie w grudniu za około 2 dni. Do zobaczenia, pa!